Cześć, witajcie. W tym króciutkim poradniku pokażę Wam, jak dodać sobie odcisk palca do blokady ekranu odcisku palca do ekranu do telefonu Redmi Note 8T. Nie będę się zajmował, bo tam mamy dodatkowe funkcje, takie jak hasło prywatności, jakieś nie. Nie będę się jakieś blokowanie aplikacji, to mogę, może Wam pokażę jeszcze, bo to może być przydatne. Ale takie hasło coś jak hasło prywatności, to nawet nie wiem jak działa, więc nie będę się tym zajmował, bo jeszcze tam po prostu u mnie to nie działa, więc nie będę się zajmował tym, nie przedłużał. Dobra, także jedziemy. Żeby dodać sobie odcisk palca do ekranu, to wchodzimy do ustawień systemu. Szukamy teraz hasła i zabezpieczenia. I bezpieczeństwo, przepraszam, to blokada ekranu. Teraz musisz ustawić alternatywny sposób odblokowywania, żeby mieć możliwość dostania się do telefonu w razie, jak muszę podłączyć kabel ładowania, żeby mi bateria nie padła. Przepraszam Was za to, bo mam 30% baterii. No widzicie, tak to jest, jak się używa telefonu. Nie słyszeliście ten kosmiczny dźwięk podłączania telefonu, retencja. No, ładowanie. Dobra, zabiorę tego pilota od Yamahy. Musisz mieć alternatywny sposób odblokowywania telefonu, bo jakby ci się uszkodził czytnik, to musisz mieć kod jakiś ustawiony, nie? Albo wzór. Ja polecam od siebie kod, bo jest to po prostu wygodniejsze, moim zdaniem. Zapamiętaj swoje hasło, informacje na ten temat, bo nie możesz tego hasła zapomnieć, bo będziesz potem musiał resetować telefon do fabryki. Ustawię sobie ten kod, oczywiście testowy na potrzeby filmu 4.0. Ty, broń cię Panie Boże, nie ustawiaj takiego kodu. Bo to jest bardzo niebezpieczne, ja to robię na potrzeby filmu. Tu możesz sobie ten kod od razu właśnie proszę Cię o dodanie odcisku palca. My się tym zajmiemy, więc klikamy sobie. Możesz sobie kliknąć dalej, jeżeli Ci takie coś się pojawi. Jeżeli nie, to teraz ja muszę kliknąć anuluj i teraz tu będę wziął opcję odcisk palca. Nie? Drugi kafelek od góry, ten gdzie mam palec. Wprowadzasz kod, który ustawiłeś, który masz na blokadę ekranu. Tak. I jeszcze tylko przy okazji Wam wspomnę, że ten film zostanie, premiera tego filmu będzie dopiero po weekendzie. Także troszkę będzie przerwy. Nie, bo ja nie wiem, co w piątek będę robił, więc dlatego nagrywam jeszcze dzisiaj pod wieczór. Nie, bo chwilę mam czasu, więc. Dobra. Teraz przykładamy palec do czytnika, który chcemy dodać. Ja polecam od siebie dodawać kciuk, nie, jaki kciuk, wskazujący palec, bo będzie to wygodniejsze. Więc robimy tak, przykładamy palec, tyk i kilkukrotnie skanujemy nasz palec w linie papilarne, żeby cały opuszek został nam zeskanowany. Różne miejsca dotykać czytnika. Proszę bardzo, już mamy dodane. Możesz ten odcisk sobie nazwać nawet jak chcesz. Ja sobie zostawię domyślną opcję, żeby skrócić film i ekran blokady już mamy skonfigurowany. Teraz wyłączamy ekran. Żeby Wam to pokazać, to po prostu mam wyłączony ekran. Przykładam palec. Tyk, jest. Wyłączam, przykładam palec. Tyk, jest. Widzicie? Odblokowywanie czytnikiem linii papilarnych działa. To bardzo szybko. Moim S20 czytnik wolniej działa, bo
Moim S20 jest czytnik wbudowany w wyświetlacz, bo tam mam OLED, więc on działa wolniej. Dobra, hasło prywatności. Dalej możesz sobie włączyć. Tym się moi drogi widzą, nie zajmuj, bo to po pierwsze nie działa. Ja mogę wam to pokazać, mogę to włączyć. I tutaj wstecz możesz sobie ustawić w ustawieniach jeszcze hasło ochrony prywatności, ale ja wam to włączę i wam pokażę, że to po prostu to ustawisz kod, który masz ustawiony. O, możesz narysować sobie wzór, bo to tylko wzór działa. Jeszcze raz. I dodać konto, ale nie, Xiaomi i zsynchronizować to hasło z kontem Xiaomi, ale nie polecam tego, bo to hasło prywatności w telefonach Xiaomi działa tylko z aplikacjami Xiaomi. Tu możesz sobie dodać właśnie. To niby działa z aplikacjami Galeria od Xiaomi, menedżer plików i notatkami. Ale uwierzcie mi, że jak ja teraz włączę galerię, na przykład nie galerię, tylko notatki, to według poradników z internetu to powinno tylko, i teraz powinno poprosić o hasło. A jak się widzicie, tak się nie dzieje. Także jest albo błąd jakiś w oprogramowaniu, albo ta opcja jest tak źle napisana, że ona, bo ona raz mi zadziałała. Ale tylko raz. Więc nie polecam. Wyłączmy sobie to, bo będzie nam to przeszkadzało, więc wyłączmy sobie to hasło. Musimy je wprowadzić. O, i dajmy sobie z tym spokój. Nie włączać hasła prywatności, bo to jest po pierwsze niepotrzebne moim zdaniem, ta opcja mogła, bo tej opcji mogłoby jej nie być, a po drugie ona nie działa w moim przypadku. Dalej mamy blokowanie aplikacji. Ty możesz sobie włączyć blokowanie aplikacji i teraz przejść do panelu sterowania, o którym był robiony film poprzedni. Klikamy panel sterowania. Szukamy teraz zakładki blokowanie aplikacji. Czekajcie, bo to mu się będzie lepiej patrzyło. Blokowanie aplikacji. Wprowadzamy wzór, który był ustawiony jako do tej funkcji. Bądź od razu już możesz, jak widzisz, tutaj takie kółeczko jest z takimi liniami papilarnymi nad kropeczkami do wzoru. Możesz sobie wpisać odciskiem palców się tu dostać. O. A, teraz wprowadzić hasło, tak? Wprowadź hasło. Przed odblokowaniem za pomocą nowego odcisku palca. Aha, jeżeli nie pamiętasz hasła, a nie masz żadnej aplikacji zablokowanej, to możesz na ten napis kliknąć i zresetować. O, i ustawić nowe. Nie? Ale ja pamiętam, więc sobie je teraz narysuję. To jest zwykłe L. Kurde, nie wyszło mi. No jejku, bo mam daleko ten telefon. Kurde, ale teraz. Odeszłem i teraz możesz sobie na przykład zablokować na przykład właśnie YouTube'a, a włączymy. Nie, tak? Ja włączyłem. Nic. No, YouTube. I teraz wiem, uciekam trochę z kadru, ale mam kabel podłączony, więc dlatego otwieramy teraz zakładkę wideo, nie foto, tylko wideo, tam gdzie mam YouTube'a i zobaczycie, że poprosi nas o hasło. Więc podobnie możesz sobie zrobić z jakąś aplikacją typu OneNote, Word, Keynote, jakimś innym notatnikiem, nie? A nie bawić się z jakimś hasłem prywatności, które i tak nie działa, nie? Więc po prostu to jest lepsze rozwiązanie. Zdecydowanie. I po prostu wprowadzamy hasło i nam się YouTube otwiera, nie? To jeszcze.
możesz sobie jeszcze włączyć płatności odciskiem palca. I tutaj jest skonfigurować. Przy użyciu protokołu FIDU i FAA. Ale na ten temat się nie wypowiem, bo ja płatności odciskiem palca nie wykonuję tych płatności odciskiem palca. Ja jak ja już za coś płacę, to preferuję zwykłe potwierdzenie albo PIN-em, albo kodem SMS, jeżeli to przez internet robię, nie? Albo aplikacją mobilną. Nie z żadnymi wymysłami, jeśli chodzi o czytniki niepapilarne, bo według mnie to jest takie trochę zbędne, nie? Może już nie będę wam tego na filmie pokazywał, bo mam tą drugą przestrzeń wyłączoną, a nie chcę, żeby ten film był za długi, ale tylko wam powiem, bo ja robiłem o tym poprzednim materiału, nie w tym, po tym panelu sterowania i tam wspominałem o drugiej przestrzeni. I tutaj, jak sobie do niego wejdziesz, i tu jest druga przestrzeń jeszcze, nie? Jak sobie ją włączysz, to możesz się przełączać między tymi przestrzeniami przy użyciu odcisków palców. Tak, jedno urządzenie, przełączanie. No bo widzicie, ja mam. Dobrze jest. Pomyślnie utworzono, klikamy kontynuuj. Albo dobre, już jak się bawię, to już wam pokażę. Korzystanie z hasła. Nigdy nie używać do tej funkcji przycisku. Ustawić hasło trzeba. Podpisz hasło do pierwszej przestrzeni, czyli kod do normalnego pulpitu naszego, w tym przypadku nasze 4.0. Nie wiem, czy 5 nie wpisałem. No tak, 5. No bo kliknąłem przez przypadek. Proszę, i teraz ustaw pin do drugiej przestrzeni. Ja sobie ustawię 1, 2, 3, 4. Jak w poprzednim materiale o panelu. I teraz ustaw odcisk palca drugiej przestrzeni, aby przełączać się szybciej. Ustaw teraz. I teraz musi być to inny palec. A teraz pin do pierwszej, czyli 4.0. W moim przypadku, oczywiście testowym. Nigdy nie ustawiać takich haseł jak 1, 2, 3, 4, 4.0. 4.2 i tego typu takich haseł, pinów się nie ustawia. Ja robię to na potrzeby YouTube'a. I teraz musi to być inny palec. Ja wam to pokazuję na środkowym palcu. Więc skanujemy. O co chodzi? Jakiś błąd zrobiłem? Do drugiej przestrzeni. Aha. No to teraz drugiej przestrzeni. 1, 2, 3. 4. I skanujemy palec drugiej przestrzeni. Czyli nasz właśnie ten środkowy palec. W moim przypadku. Tylko, że w moim przypadku nie będzie to łatwe. Ze względu na moją niepełnosprawność. I mi się może ten telefon wysunąć. Mam nadzieję, że widzicie, nie? O, tu tak skanuję, nie? Palec. Mam tak. O. Próbujemy, nie? A udało się. Widzisz? Widzicie? Ja sobie nazwę to odcisk palca 2. I proszę bardzo. I mamy skonfigurowane. I teraz jak wyłączymy telefon, możemy z tych ustawień wyjść. No bo więcej odcisków palców nie będziemy dodawali. Kontynuuj. Teraz, no i mamy drugi pulpit, nie? Ja już go wam opisywałem, jak robiłem film o tym panelu sterowania. Tylko chcę wam teraz pokazać, że to działa. Więc teraz odblokowuję telefon wskazującym palcem. I trzeba chwilę poczekać, bo to musi się przeładować pulpit. A jak nie, no to się nie bój, tylko zrób jeszcze raz. O, widzicie? Włączył się mój normalny pulpit,
Jak wezmę drugi palec, to się co robi? Włącza się drugi pulpit. A jak włącza wskazujący, no by tak się poczekać. A jak nie, to jeszcze raz spróbować. Także się nie stresuj. O, widzicie, działa. Czyste to są. Bo te przestrzenie się muszą przeładować. To jest, mam nadzieję, zrozumiałe dla was. Dobra, no i nie będę przedłużał, włączę sobie swój pulpit, pozwolę sobie jeszcze tam przestrzeń drugą wyłączyć, ona mi jest niepotrzebna i sobie będę w tej chwili mogę się już z wami powoli żegnać, tylko muszę się dostać do telefonu. Okej. Wyłączę sobie tą przestrzeń jeszcze przy was i będę się z wami żegnał. Piszcie, co o tym myślicie, tylko wystarczy z odcisków palców. W telefonach Xiaomi. Moim zdaniem ogólnie to jest dobre rozwiązanie. Druga przestrzeń, tak, bo nas to nie interesuje. Koszt, żeby wyłączyć, ok. Aha, teraz muszę zabrać wam z kadru, bo muszę podać hasło do konta Xiaomi. Dobra. Dobra, powinno przejść. No. Ej, co, dotyczy mi to domowe słychać. Idzie majówka, nie? Może będziecie po majówce, jak się tam... Nie, właściwie pierwszego się to chyba pojawi. Ustawię premierę na pierwszego. Bo chcę sobie kilka dni przerwy zrobić, wiecie? No, wyłączyłem przestrzeń. Więc w porządku. Będę się z wami żegnał. Piszcie, co o tym myślicie. A ja żegnam się z wami. Cześć. Taki mały update, kilkusekundowy, bo następny, ja to właśnie nagrywam wam na poniedziałek, bo właśnie na poniedziałek raczej, bo to będzie 1 maja, z tego co pamiętam, nie, 2 maja, bo 1 maja jest święto i 3 maja też jest święto, więc bo na weekend chcę sobie zrobić przerwę od tego codziennego nagrywania przez cały tydzień, bo to jednak jest nie męczące dla mnie, ale troszkę czasu mi zajęło. I odebrałem sobie troszkę innych przyjemności, nie? No, także się troszkę poświęciłem. To według mnie jest troszkę, takie dobre też, ale nie można też przesadzać, nie? Także ten film pojawi się w poniedziałek, 2 maja. Tak, jeszcze raz wam sprawdzę, bo żeby się nie pomylić. Tak, 2 maja. Ustawię premierę na poniedziałek, nie? Czy tam normalny upload i po prostu będziecie mieli sobie coś tam na majówkę zobaczyć, nie? Możesz korzystać ktoś, może macie znajomego z Xiaomi, który nawet może nie wie, że taka funkcja jest, jak mój tata. Nie? Więc no, sobie możesz korzystać. A teraz naprawdę koniec update'u też.